Dobrze, teraz trzeciego bierz. Ja pier... Siema! Jak wiecie, zawsze staram się pokazywać wam gierki, które są darmowe na telefon, ale dzisiaj zrobimy wyjątek, ponieważ pokażę wam trzy płatne gry, od których się ostatnio uzależniłem. A wszystko ogólnie spowodowane tym, że jest takie coś na Google Play jak Cyber Week. I cały Cyber Week polega na tym, że po prostu macie dosyć fajne produkcje o wiele, wiele, wiele bardziej obniżone. O 80% obniżone! Aż tak profesjonalna grafika. Pierwsza gierka, którą wam pokażę z tego wszystkiego, to jest Need for Speed Most Wanted. Chyba każdy zna i choć raz grał w Need for Speeda. Kto grał, łapka w górę. Dobra, nieważne, tutaj jakbym pytał, kto oddycha, łapka w górę. Chociaż w sumie to jest w moim stylu. Dobra, ale co do Need for Speeda, obniżka jest zajebista, ponieważ z 10 zł jest obniżka 80%, czyli gra kosztuje złotówkę. Złoty 79 kosztuje, ty matematyku. I dobra, co do Need for Speeda, no... Co tu dużo mówić? Kupujemy sobie nowe auto. Teraz pokazuję ci, jak po prostu się wygrywa. Czy mam nadzieję, że mi się uda, więc trzymajcie za mnie mocno kciuki sprzed komputerów, telewizorów, telefonów. W ogóle ostatnio się zdziwiłem, że większość osób mnie ogląda na ty... O kuźwa. Że większość osób ogląda mnie na telefonach, więc kto ogląda mnie na jakimś telefonie, tablecie, to piszcie w komentarzu. Jestem szczerze ciekaw i dziękuję bardzo, tak. To miłe, że w ogóle mnie oglądacie jeszcze. Dobra, więc ogólnie... Tak, Karol, pogadaj se. Dobra, więc co do giereczki, jak widzicie, po prostu sterujemy, sterując telefonem na lewo i prawo i po prostu musimy się ścigać z naszymi przeciwnikami. Czy ja jestem naprawdę czwarty? Nie skupiałem się, po prostu się nie skupiałem, dlatego jestem czwarty, ale teraz się skupię i pokażę wam, że można. I czy to się nagrywa? Uff, dobra, przepraszam, miałem takie po prostu 4 minuty strachu, że nie nagrywa się dźwięk. Przerażający, naprawdę. Dobrze, teraz trzeciego bierz! Ja pier... Najgorzej boję się, że zaraz będzie meta i skończy się to wszystko. Ciul z tym, że po prostu mi nie wyszło w grze i nie jestem pierwszy. Ja po prostu nawet nie dojechałem na metę. Brawo, Karol! Jesteś wielki! Dobra, moi mili państwo, nie poddaj się. Jeszcze raz to zrobię i teraz się uda. Nie skupiłem się. Patera dziubas. Co ja robię? Dobra, już jestem piąty, teraz zaraz będę trzeci, pędz, czy czwarty, przepraszam, teraz będę trzeci, już jestem trzeci, teraz będę drugi. Jak mi tak to przyjdzie, kuźwa, jestem sam zaskoczony. No i pierwszy, mimo że ma lepszą furę, no bo ciężko nie mieć lepszej fury od tej, którą mam aktualnie, spierdzielaj, no i jestem pierwszy, pędz. No także Need for Speed Most Wanted polecam. Nie jest to gra denerwująca, po prostu na mnie to tak wpływa, ale jest spoczko. Na miejscu drugim naprawdę zajebista gra logiczna, a mianowicie Monument Valley. Coś naprawdę zajebistego. Dziubes. Sorry, już nie będę. Obiecuję. Ale co do gierki, to uwielbiam w grze. Wcielamy się w niemą księżniczkę, którą sterujemy i po prostu staramy się przemierzyć ten cały świat. Tworzymy przy tym zajebiste iluzje optyczne. Nie wiem, czy uda mi się to wam pokazać, ale mam nadzieję, że tak. Ale gra jest naprawdę super. To jest ta nasza niema księżniczka i po prostu sobie idziemy, aż dojdziemy do celu i przesuwamy jakieś różne rzeczy. Ogólnie ten cały świat i cała grafika mi się bardzo, bardzo podoba. No i również jest to w Cyber Weeku w Google Playu. O, i widzicie? Widzisz, dziubas, jaka iluzja? Tak, miałam tego nie mówić. Także możecie tą kupić grę obniżoną o 80%, czyli za złotówkę. Dobra, i teraz musimy się w jakiś sposób dostać na ten szczyt. Tędy. Aha, fajnie. Fajnie, że to spadło, naprawdę. Bardzo mi to teraz pomogło. I patrzcie, jaka teraz będzie iluzja optyczna. Ups. To jest tak fajnie zrobiona gra, że jak nie widzieliście, to naprawdę zachęcam do spróbowania, bo jest mega. Poczekajcie, teraz musimy chyba dostać się tutaj, kliknąć. Jest. Mamy. Proszę o klaski w komentarzach. No, także na tym polega gierka Monument Valley. Nie będę grał więcej, bo nie chcę wam spoilerować, ale polecam. Karol Gonsła. I ostatnia gierka na miejscu pierwszym. Również kultowa, ponieważ Hitman Sniper. Znaczy, kultowa. Hitman jest kultową serią, ale... No nie wiem, czy widzieliście tą grę. Ja lubię tego typu gierki, a mianowicie po prostu się skradamy i musimy sobie z góry ze snajperki wyeliminować złoczyńców, których mamy po prostu pokazanych. Proste, proste. Sprawdźmy, jak mi pójdzie. Teraz będzie akcja. Tutaj mamy naszą snajperkę i w lewym rogu mamy napisane, no, zdjęcie naszego celu, który musimy wyeliminować, więc postarajmy się ją znaleźć. Gdzie ona jest? Wydaje mi się, że tu, gdzie jest czerwony cel. O kurde. Nie chciałem strzelać, przepraszam. Jeszcze raz postarajmy się, uwaga. I jak teraz się nie uda, to ja już nie wiem. Uwaga!
No, także gratulacje proszę składać również w komentarzach. Na tym polega Hitman Sniper. Gorąco polecam, jeżeli też lubicie takie gierki typu skradanki. Bardzo nawalanki. Jakby to Klocuch powiedział. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę. Ten odcinek był zrealizowany przy współpracy z Googlem. Po prostu chciałem wam pokazać ten cały Cyber Week, ponieważ wydaje mi się, że to też jest fajna opcja. Szczególnie jak się do mnie zgłosili, to ja powiedziałem, kurde, dziubas. Można oszczędzić. Można oszczędzić, tak, że tak, no. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku i pewnie będą to oczywiście dziwne rzeczy za 5 dolarów, bo już tam jest po prostu tyle łapek w górę, co nigdy. Jesteście nienormalni. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i piona!